5! Piąte miejsce należy się Martynowi, ponieważ do filmy poprawiają mi humor. Jest to ciekawe, dobrze zrobione, ale przede wszystkim na ludzie. Podchodzi do życia z pewnym dystansem, co rzadko dzisiaj się widzi. Tym samym zajmując w mojej top liście piąte miejsce. Chcesz przejść przez pasy? Nic trudnego. Wystarczy, że klikniesz w przycisk dla pieszych. Miejsce czwarte należy się osobie, która niewątpliwie nauczyła mnie wielu ciekawych zagrywek w CS-ie Global Offensive, czyli Izakowi. Robi akademie taktyczne, Izakowy opening, otwieranie skrzynek, granie z różnymi osobami, z Paszą, innymi fajnymi osobami, dlatego miejsce piąte Izak. Niewątpliwie miejsce trzecie należy się Rokowi, ponieważ dzięki niemu faktycznie jestem na YouTubie, zainspirował mnie do tego, by nagrywać. Pokazuje też, że nie zawsze trzeba być świrem, by się dobrze bawić, przekazywać wiedzę i nauczać innych. Z New News, czy Q&A, czy premiery bardzo dużo po prostu wnoszą. Miejsce trzecie, Rok. Miejsce drugie należy się niewątpliwie świrowi, jakich mało, czyli Rojowi. Dzięki swoim różnym akcjom, czy to Rojo Paintball, czy Rojo Playing Games, czy moje urojenia prymitywnie i wszystkie pozostałe serie, po prostu dzięki temu, że ma taki szeroki wachlarz i bawi tak dużą publiczność, dlatego miejsce drugie. W końcu przyszła pora na miejsce pierwsze Śmiechawa TV, ponieważ śmiechem, groteską pokazują nam naprawdę problemy w naszym kraju. Bawiąc nas też uczą, co nierzadko się dzisiaj zdarza na YouTubie. Dlatego serdecznie dziękuję Szwagrowi Jankowi za to, że są, za to, że uczą nas w taki sposób. Mam nadzieję, że szybko nam się nie znudzą, czego można więcej od nich chcieć. Na razie.